Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Wolcen. W sensie kontynuujemy przygody naszej pani mag, pani czarodziej, pani czarodziejki. Mniejsza z tym, zwał jak zwał. No i słuchajcie, tutaj staram się jakoś to ogarnąć. Chciałbym tutaj rozwijać moje skille. No głównie na razie używam tej kuli ognia. Kuli ognia jest naprawdę spoko. Tego trochę nie używam, to służy do leczenia. Ale i zadaje też obrażenia, o, to jest bardzo ciekawe. Tylko, że to jest taki, że to powoduje, wiecie, obszar dookoła mojej postaci. To jest obszarowe, tak więc można to fajnie wykorzystać zapewne. Zamrożenie, czas trwania zamrożenia. Tutaj mamy szansę na podpalenie. Bardzo wysokie szanse, 36%. Czas podpalenia, 3 sekundy. Dobra, ok. Musimy tutaj pchnąć fabułę do przodu, musimy zdać raport. I must say, I'm impressed, soldier. When Sandor told me you single-handedly saved the farmlands, I couldn't quite believe it. But here you stand, victorious. Glad I could help. I'll be on my way now. What? Nonsense. Everyone is talking about the hero who stopped the sphere, including the merchant prince himself. He actually wants to reward you in person. I'm not sure it's a good idea. I would rather keep away from honors. Declining our ruler's invitation is not an option. Go to the palace. The guards will let you in. A, mamy się spotkać z szefem. Tutejszym ziomkiem. Król handlarzy, on się nazywa? Czyli taki tytuł nosi? So much for keeping a low profile. Val will kill me. O, ładnie ta kamera. Dobra, wchodzimy do pałacu. Come forward. Meet Merchant Prince Damascus of Stormfall, keeper of the sea jewel. A, książę handlarzy, przepraszam. On behalf of the people of Stormfall, I thank you and hereby name you the champion of the city. Sir. My lord. My lord, I'm glad I could help, but I would really, really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine. Your humility honors you, champion. But smile and rejoice with us. Your bravery saved many lives. You made this a day of victory. Look, they aren't even saved. The spheres were not attacking. They were fleeing the phenomenon from the deep. Enough. Leave us. Milord? Now. Yes, Milord. You saw the apparitions, didn't you? There's more and more of them. You have to warn your people. Not a chance. You can't keep your men in the dark. They aren't prepared for this. I am doing what's best for the city. Mass panic won't do anyone any good. I have allies studying this phenomenon. They will bring me answers. Then we shall act with what little forces we have left. Until then, keep this to yourself if you really want to help the city. Okej, okay. Dobra, no klejnoty, wiadomo, dodatkowe perki. Co my tu mamy? Wartość odporności na żywioły. Wartość odporności na odporności. Odporność? Odporności mam nie interesują. No, weźmy sobie to. Co ja tu mam za pierścienie? To jest dosyć słabe. Czekajcie, on tu ma co? Wsparcie 2. Ten mi da szansę na zaklęcie krytyczne, a ten regeneracja mocy. Bierzemy regenerację mocy, zakładamy sobie ten pierścień i jesteśmy szczęśliwsi. Dobra. Mamy dotrzeć do brechtającej morskiej dziewoi? Łażesz ty mój. Co to za zadanie? Czemuż to ona brechta? Damascus is playing a dangerous game.
No, prowadzi niebezpieczną grę. Tak, nie chce się przyznać, że... Znaczy, może on coś wie więcej, wiecie, on coś ukrywa. Zazwyczaj tacy władcy coś ukrywają, mają jakieś mroczne te intencje, nie wiadomo do końca jakie, i oni mają jakieś tam, wiecie, swoje za uszami. A, musimy tu wejść. A, Valerię szukamy, tak? Z karczmarzem musimy pogadać. Greetings, dear customer. Deepest apologies. All our rooms are full. You should search elsewhere for accommodation. Promptly. Yes, yes, that's not what I'm here for. Look, did you see a tall blonde woman around? A tad crazy. Does that ring any bells? I haven't seen such a woman. So, maybe you should really look for her outside. You're acting weird. You okay? Hello? Go! Just go now! What the? Aha! You're definitely the one. I'm sorry. They were here before you arrived. I didn't know what to do. And Alistair, tell me, friend, why is an elite Republican assassin coming for me? We're on the same team here. Oh, there's no need to panic, friend. I'm just here to escort you back to camp. You two aren't going to fight, are you? You should go now. Where's Valeria? Oh, you'll see her. But right now, you drop your weapons and come with me. Where is she? Oh, you're smarter than you look. Don't make this harder than it has to be. If you don't come quietly, you'll be branded as a deserter. Then I'll have the authority to handle you. Handle me? You do not just handle one of the children of Hemlock. Start dancing, dead man. So be it. Now, take him down! I'm done toying with you. Let's finish this. Kurde. Mam cię. Oszołomiłem dziada. Mam cię. Dobra, szybka podróż. Mroczny całun. She can't be behind this. I must get through the purifiers and meet with Hemlock. Only he can set things straight. No dobra, a więc nasi nas trochę już nie lubią. Chcieli nas zamordować. A sztylety, łuki, pistolety. Do dupy, nie przyda nam się to do niczego. Większa osłona, obrażenia. Dobra. Odporność na do obrażeń od zaklęć. O, to byśmy sobie wzięli. To jest całkiem spoko. 250, to jest 400. Sobie wymieńmy. Chociaż w zasadzie nie używam tych leczeń. Z reguły zapominam w grach o wszelkiego rodzaju buteleczkach. Tak jest w każdej grze, za którą się biorę. Zawsze zapominam o eliksirach, buteleczkach i innego tego typu dziadostwach. Znaczy, ja lubię tych przywołańców, bo oni generują agro. A więc... sprawiają, że przeciwnicy atakują ich, a nie mnie. Ja mam tu hajsu, 7 tysięcy mam. Mamy tu coś nowego? Nie. To bym sobie mógł wziąć, ale czy to mi się przyda? Zaklęcie. Zaklęcie. No. Nie wygląda to dobrze. Czekajcie, odłóżmy sobie tutaj te rzeczy. To się może kiedyś przydać. To takie, wiecie, po jednej sztuce sobie z każdego trzymać. To sobie na razie damy tu. Te kamyczki też sobie odkładam. Z innego będę miał tego w cholerę. To sprzedać. Dobra, możemy iść dalej. Mamy znaleźć posterunek Flayers.
Dobra, mam nadzieję, że coraz to lepsze przedmioty będą mi się dropić, bo na razie to tak kurde słabo z tymi przedmiotami. Pusto, cicho. Zrobił się wieczór. O ja, zaraz wybuchnie ta beczka. Są na przykład fajne pioruny bym chciał, kurde, to fajnie to działa, bo to nie dość, że rani kilku przeciwników naraz. O, jakiś kostur. Może w końcu coś lepszego. Może w końcu coś lepszego. Wartość szansy na zaklęcie krytyczne. Fajna rzecz. 15 czas trwania klątwy nałożonej wrogom. Czy ja rzucam klątwy nałożone wrogom? No właśnie, że nie rzucam klątw nałożonym wrogom. Zwrócenie czasu transferu między mocą a szałem. No niestety to tutaj nam nie daje. No mój kostur nadal jest lepszy. Może nie o dużo, ale jednak lepszy. Warto wszystkie rodzaje skrzyni, szczególnie higamy magiem, to warto rozwalać wszystkie rodzaje skrzynie. Bo pamiętajmy, że one nam generują moc. Szczególnie kiedy tej mocy nie ma za zbyt wiele. Dobra. O, już widzę, gdzie mam iść. To chciałem. Co ja tu mam? W obszarze działań teleportuje twoją postać. Sprawdźmy to sobie, bo to może być fajne. To może być fajne, tylko że ja muszę wiedzieć, jak tego użyć. Aha, bo to jest taki eteryczny, a to jest taki świetlisty. SP to samo. To jest droższe. Czas odnowienia 8 sekund, a ty masz 7 sekund. A to ma 9 poziom już, a to ma 1. Barwnik. Poza tym same śmieci. Jest jakaś rękawica łotrzycka. Łotrowska. Łotrzycka. Czekajcie, Ten ja muszę iść. Muszę iść. Tu musiałbym pójść, a nie tu. Okej. Okay. Musimy się wrócić. Oczywiście możemy cały czas chodzić sobie po tych obszarach. Jeśli chcemy na przykład poekspić troszeczkę, powbijać poziomów, pozyskać doświadczenia. Tylko no wiadomo, im dalsze rejony, tym jest bardziej niebezpieczne, tym groźniejsi przeciwnicy i tym samym też i więcej punktów doświadczenia. Warto o tym pamiętać. To the coast. I'm coming, Val. Can't be done. Wow, ja to mogę ładować. O kurde.
Mam pomysł. To by można było ładnie zgrać ze sobą. To na się olać. To jest kolejny z takich buildów, które można ładnie stworzyć sobie. Tylko musiałbym działać bez nich, bo oni za bardzo, chociaż w sumie myślę, że da się radę tutaj coś z tym wymyślić. Ja muszę to potrenować, to jest ciekawy pomysł. Ale kurde, podoba mi się to. To można ciekawie, kurde, łączyć ze sobą te skille. Jakieś mega ważne spodnie dostałem. No, jestem słabszy niż to, co ja mam. Chociaż kurde, ta regeneracja zdrowia, obrażenia od żywiołów, warto. Te dają mi co prawda mądrość, to aż 13. Jak ogólne podstawowe, no te są lepsze, ale dobra, na razie nie narzekam. To za bardzo obrażeń nie otrzymuję, więc. Kurde, fajna umiejętność. Spodobała mi się, naprawdę. O, mogę tutaj sobie jakiegoś perka zrobić. Daję tymczasową osłonę z każdego wroga trafionego podczas lądowania. Zwiększa szybkość naładowania. Nie chcę tymczasowej osłony, ja chcę być DPS-em. Nie mogę myśleć w taki sposób, żeby, wiesz, grać jakoś bardziej zachowawczo, bo to nie o to chodzi. Same dziadostwa mi się tu dropią. O, poziom miałem, nawet nie zauważyłem kiedy. 4 tu, raz, dwa. Dwa, raz, dwa. Tylko teraz ja przestałem. Czekajcie. Czy to jest jako broń biała? Nie, to jest jako zaklęcie po prostu. Troszkę mi się teraz pozmieniają moje te priorytety. Weźmy sobie to. Troszkę więcej zdrowia, troszkę więcej osłon nie zaszkodzi. Jakieś hełmy dziadowskie, nic specjalnego. O. Biorę to. Czas użyć nieco lepszego kostura.
Pewno będziemy zadać większe obrażenia, to na pewno. Can't manage that right now. To jest po prostu boskie. To co ja z nimi robię. Not right now. Wytłuc tamto. To za nie by to chciało współdziałać z tym, to by byłoby super. Ponieważ to jest taki autodoskok. I on się ładuje tam chyba co 3 sekundy, możemy go wykonać. I to jest bardzo fajna rzecz. Jakaś tarcza. Co ja tu mam? A, polujący rój. A nie, czekajcie, to jest coś innego. A new toy to play with. Nice. O, to jest super. To mi się naprawdę podoba. Czekajcie, to ku... Nie, ja to muszę... Czekajcie, ja to muszę przemyśleć. To chcemy, to chcemy. Tych zdolności przywołujących będzie sporo. Z tego rezygnuję, to mi się nie podoba do końca. Nie spełnia to moich oczekiwań. No. Kurde, fajna sprawa. O, jakiś naszyjnik mam. Wszystkich 16 do wszystkich, plus 16 do wszystkich atrybutów. Okej, okay, fajna rzecz, fajna rzecz. O to chodzi. Tak to ja się bawić mogę. Ktoś tu coś jęczy. A nie, to nasi jęczą. Sorry. Hajsy! O ja cię, kurde, dużo się tu dzieje, sporo. Nie wiedziałem, że mogę mieć też takich łuczników. No, słuchajcie, to już mam 4. Ile to wali? Jezus Maria, 93 już.
Coś jeszcze? No i porobieni. Będę się tam, kurde, z nimi szczypał. Troszkę chciałem grać takim nekromantą troszeczkę. Ej, ten cooldown muszę zmniejszyć sobie. Jak zmniejszę sobie na tym cooldown... Dobra. Co my tu mamy jeszcze ciekawego, co? A sprawdźmy, co to jest. Szybkość ruchu, do dupy. To nie do mi da zwinność, to mi też daje zwinność. Nie chcę tego wywalić. Co my tu mamy? Czarodziej. Znowu ta regeneracja skór zdrowia, bloki. Moi drodzy, gdyby stworzyć postać, która by łączyła w sobie zdolność blokowania obrażeń oraz ich unikania, możemy stworzyć postać, która będzie bardzo trudno zabić. Może nawet osiągniemy taką, wiecie, niezabijalność wtedy, ale wtedy, no, te obrażenia mogą nie być jakieś super zadawane przez nas. Coward. Edric! Sister! Just the one I was looking for. I missed you, sister. I'm glad you survived that mess down there. So am I. You've seen Val? Edric, have you seen her? Yes. Did she talk to you? She did. She pleaded your case to me and Melis. Your strange condition, the surges of witchcraft, everything. We wanted to bring this to Father, but Melis had lost her mind after seeing you transform. Sending an Alistair to get you back, Valeria stood in her way. She's all right. Just detained for now. But Melis might want to make an example of her. She's kept with our prisoners of the Brotherhood of Dawn. Come now. We have to meet Father. Only he can keep Melis in check and make things right. Tak, moi drodzy, zapewne jak słyszeliście, mój syn się obudził, a to oznacza, że czas powoli kończyć. Zresztą mamy też taki czas na odcinku, że akurat się dobrze złożyło. Jeszcze sobie tutaj mojego perka sobie dorzućmy. Dobra, słuchajcie, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Słuchajcie, mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. No i słuchajcie, trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.